Dzisiaj mam przy sobie książkę, którą przeczytałam już jakiś czas temu, ale do tej pory nic o niej nie mówiłam, bo muszę się Wam przyznać, musiałam troszeczkę ochłonąć. Zresztą dzisiejsza pogoda sprzyja opowiadaniu opowieści Sweetland Michaela Crameya. Mam nadzieję, że dobrze czytam nazwisko tego autora. Jej akcja toczy się na malowniczej, ale jednocześnie chłodnej i niegościnnej wysepce właśnie Sweetland. Jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii na temat tej uroczej książki, to zapraszam na krótki spacer. Sweetland to moje pierwsze i muszę Wam powiedzieć, mam nadzieję, że nie ostatnie spotkanie z prozą Michaela Crameya, z prozą, ponieważ jest to Nowofundlandczyk. Nowa Fundlandia leży u wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej, jeżeli nie bardzo potraficie umiejscowić ją na mapie świata. W każdym razie Michael Cramey jest autorem zarówno poezji, jak i prozy. Do tej pory wydał 4 powieści, z czego 3 ukazały się na polskim rynku wydawniczym za sprawą wydawnictwa Wiatr od Morza. Sweetland jest jego najnowszą powieścią, która za granicą ukazała się w 2014 roku. Książka z pewnością Was oczaruje, ale nie nastawiajcie się na wartką akcję. Na kartach Sweetland przenosimy się do zamieszkiwanej przez zaledwie kilkadziesiąt osób osady Częsko. Jej mieszkańcy z trudem wiążą koniec z końcem po zapaści nowofundlandzkiego rybołówstwa. Nic dziwnego, że złożona przez rząd propozycja sowitej rekompensaty za opuszczenie podupadającej mieściny na krańcu świata wywołuje wśród byłych rybaków ogromne poruszenie. Jedynym warunkiem jest jednomyślna zgoda wszystkich mieszkańców na przeprowadzkę. Plany sąsiadów krzyżuje Moses Sweetland, emerytowany latarnik, uparcie sprzeciwiający się opuszczeniu ukochanej wyspy. Historia toczy się powoli i powiedziałabym dostojnie, dlatego myślę, że jej lektura jest świetnym wyborem dla wszystkich tych, którzy cenią sobie moc słowa i potrzebują chwili wytchnienia. Czytając powieść Crameya, czułam się tak, jakbym obcowała z dziełem sztuki. Obrazem, który przenosi nas do fascynującego, magicznego miejsca gdzieś na krańcu świata. Wiem, że nie każdy lubi tego typu historie, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że akurat ta jest ciekawa. Naprawdę przywiązałam się do bohaterów, których poznajemy na kartach książki i kiedy skończyłam ją czytać, to było mi smutno. Uważam, że to bardzo dobrze, że powieść Crameya jest leniwa. Musicie tylko pamiętać o tym, że leniwa nie znaczy nieciekawa, bo chyba się ze mną zgodzicie, że czasami to te najprostsze historie są najciekawsze. Jest to opowieść przede wszystkim o samotności i walce. Walce nie tylko ze światem zewnętrznym, ale przede wszystkim z samym sobą. Opowieść, która daje do myślenia. Wiadomo, że każdy z nas lubi czytać coś innego, ale mam nadzieję, że udało mi się zachęcić Was do przeczytania najnowszej powieści Michaela Crameya, czyli Sweetland. Jest to książka z całą pewnością inna niż wszystkie, inna niż te, których okładki krzyczą do nas z półek w księgarniach. Ona raczej stoi sobie na uboczu, ale w każdym razie, jeżeli po nią sięgniecie, to raczej nie pożałujecie. Tylko, że tak jak powiedziałam już wcześniej, jest to lektura, którą trzeba czytać w spokoju. Na pewno pozwoli Wam się odprężyć, zrelaksować, a jednocześnie da Wam sporo do myślenia. Do zobaczenia w moich kolejnych filmikach i pa, pa!